Znamy pięć warunków dobrej spowiedzi. Wśród nich na samym końcu znajduje się zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom. I ten ostatni punkt wprowadza w zakłopotanie przynajmniej niektórych, którzy z powodu wstydu, lęku, strachu i innych różnych rzeczy po prostu nie zadośćuczynią swoim bliźnim. I czy wtedy ich spowiedź w ogóle jest ważna? No bo jeśli nie, no to dlaczego dalej w świecie jest tyle nienawiści? Gdyby chrześcijanie od razu po spowiedzi świętej wzięli i naprawili wszystkie swoje błędy, to rzeczywistość wyglądałaby inaczej. Dlatego rozważmy, czym jest zadośćuczynienie, jak ono wpływa na codzienne życie duchowe i jakie jest jego miejsce w spowiedzi świętej. Kiedyś słyszałem bardzo ciekawie wyrażone pretensje pod adresem chrześcijan. Osoba niewierząca, chcąc podważyć sens spowiedzi świętej, powiedziała: no tak, mądrze wy to sobie wszystko wytłumaczyliście i wyjaśniliście. Macie spowiedź świętą, różne rzeczy sobie powywijacie, a potem idziecie, otrzymacie rozgrzeszenie i proszę, upiekło się wam. I rzeczywiście, zobaczcie, że gdyby nie było zadośćuczynienia, to ta osoba miałaby rację. No bo podchodzilibyśmy do spowiedzi świętej jak do takiej pralki. Idę, wkładam brudne ubrania, pierzę się, wyciągam czyste, a potem bez większych skrupułów mogę kolejny raz je wybrudzić. Ale przecież nie. Mamy zadośćuczynienie, czyli chęć zmiany świata, zmiany siebie, swojego postępowania, działania i przez to nie robimy sobie żartów ze spowiedzi świętej. Gdybyśmy mieli to obrać w obraz, to spowiedź święta jest taką trudną operacją, która polega na usunięciu przyczyny stanu zapalnego. I dzięki Bogu, który jest sprawnym lekarzem, mogło dojść do usunięcia grzechu z naszego sumienia i naszego serca. Ale czy tak jest przy trudnych operacjach, że pacjent jest od razu wypisywany do domu i może wrócić do pełni życia? Oczywiście, że nie. Potrzebuje cierpliwości i czasu, opieki innych osób, czasami środków medycznych i powolnego powracania do stanu normalności sprzed choroby. Identycznie jest z grzechem, że chociaż został on odpuszczony w sakramencie pokuty i pojednania, to on spowodował pewne zamieszanie, pewien chaos i zadośćuczynienie jest rekonwalescencją pozwalającą powrócić do pełni łask i życia z Panem Bogiem. W trakcie spowiedzi świętej kapłani wyznaczają pokutę. Bardzo często jest to po prostu modlitwa. Krótsza, dłuższa, ale modlitwa. I większość chrześcijan uważa, że jak ją odmówi, no to już jest sprawa z głowy. Dostaje pieczątkę czyste i może wracać do domu i jest ok. No właśnie nie, nic bardziej mylnego. Dlatego, że to, co się dzieje poza konfesjonałem, jest nazywane zadośćuczynieniem. I to nie jest regulowane prawnie. To nie jest tak, że ktoś ci rozpisze schemat, że musisz zrobić takie, a nie inne rzeczy. Jak je dopiero wypełnisz, to możesz poczuć święty spokój, że jesteś już korekt, wszystko jest załatwione. No nie. Dlatego, że dla każdego zadośćuczynienie będzie znaczyło coś zupełnie innego, bo to jest wejście na pewną drogę przygody z Panem Bogiem i sprawienie, że spowiedź święta nie jest tylko i wyłącznie odpuszczeniem grzechów, ale jest nawróceniem, że coś się we mnie zmienia, że postępuje do przodu. Dlatego potrzeba każdemu z nas, aby po spowiedzi przyjrzeć się tym wszystkim grzechom, które zostały odpuszczone i zastanowić się, co mamy zrobić, aby do nich nie dochodziło w przyszłości. Aby was nie zostawić z rozgrzebanym sumieniem, to teraz dam wam trochę praktycznych wskazówek, co możemy zrobić w ramach zadośćuczynienia, aby odciąć się od tej grzesznej przeszłości. I na początku musimy zadać sobie pytanie, czego dotyczyły nasze grzechy, czy spraw materialnych, czy psychiki ludzkiej. W pierwszym wypadku jest o tyle łatwiej, że wystarczy oddać te skradzione rzeczy właścicielowi lub jego spadkobiercy. Wiadomo, ból będzie tym większy, im więcej ukradliśmy. Ale musimy przecież założyć, że spowiedź nie może dać nam czystej karty, że potem będziemy sobie korzystali z tego wszystkiego, co ukradliśmy i co było grzechem. Nie. Kontynuacja i korzystanie z pieniędzy, z jakichś wartości materialnych, które zdobyliśmy dzięki grzechowi, jest dalszym grzeszeniem. Tak, i z tego wynika bardzo ważna myśl, że nigdy nie możemy żyć z grzechu. Zadośćuczynienie trochę się komplikuje, kiedy nasz grzech spowodował jakąś krzywdę wewnętrzną jakiejś osobie. I wtedy już nie wystarczy tylko coś oddać.
Wtedy trzeba pomóc znosić konsekwencje, które powstały w wyniku grzechu. I zobaczmy, że to jest nawet zgodne z istniejącym aktualnie prawem, że kiedy ojciec nie mieszka już z matką swojego dziecka, to musi na to dziecko łożyć alimenty, na jego wychowanie, na jego wykształcenie. I zobaczmy, z tego wynika bardzo ważna myśl i to jest ciekawy obraz, właśnie te alimenty, dlatego co my musimy robić zadośćuczynieniu, że musimy odciążać te osoby, które dalej cierpią w wyniku popełnionego przez nas zła. Kolejna sytuacja, już całkowicie wykraczająca poza świat materialny, to sprawy grzechów języka. Jeśli kogoś okłamaliśmy lub kłamaliśmy na jego temat, albo po prostu plotkowaliśmy, to powinniśmy sprawić, aby mniej było doświadczonego przez nią bólu. Jak mamy to zrobić? Między innymi poprzez to, że pójdziemy do niej i się przyznamy, że to my jej zgotowaliśmy taki los. I wiem, że to jest trudne, ale zobaczmy, jak bardzo może to pomóc, bo ta osoba może nadal się zadręczać tym myślami, zastanawiać się, czy one nie są rzeczywiście prawdą, szczególnie osoby słabe psychicznie. Ale jeśli nie mamy w sobie odwagi, to możemy to zrobić od innej strony, pozytywnej, czyli robić tej osobie pozytywny PR, wypowiadać pod jej adresem komplementy, mówić dobrze na jej temat wśród osób, które ona zna. I to już będzie jakimś plastrem na zadane rany. I z tego wynika bardzo ważna myśl dla zadośćuczynienia, że bardzo często ono polega na tym, aby równoważyć uczyniony grzech dobrem. Trzeba też wiedzieć, że forma naszego zadośćuczynienia powinna być wprost proporcjonalna do zasięgu oddziaływania naszego grzechu. I tak, jeśli nasza krzywda zatoczyła bardzo szerokie kręgi, to tym bardziej nasze zadośćuczynienie powinno być zaawansowane. I dla przykładu, jeśli uderzyliśmy w kogoś publicznie, tym bardziej jeśli jest osobą publiczną i bardzo zależy tej osobie na opinii, no to powinniśmy też zadośćuczynić w formie publicznej, na przykład poprzez media. I z tego wynika bardzo ważna myśl, że zadośćuczynienie powinno być tym większe, im większy jest grzech. Życie to nie bajka. Czasami są takie sytuacje, które nie da rady w sposób prosty rozwiązać i że proste zadośćuczynienie już wszystko załatwi. No nie, są przecież sprawy nieodwracalne. Dla przykładu aborcja. I co wtedy zrobić? Trzeba zastanowić się, jak poprzez naszą postawę możemy wpłynąć na innych, aby oni też nie czynili takich nikczemności. I zobaczmy, dla przykładu, możemy pomodlić się modlitwą 9-miesięczną duchowej adopcji dziecka poczętego i sprawić, aby ta kobieta, która jest właśnie w tym momencie dla siebie bardzo trudnym, podjęła dobrą decyzję i stanęła za życiem. Albo możemy działać w różnych ruchach pro-life i dawać świadectwo, że sami to przeżyliśmy i już na dzień dzisiejszy wiemy, że to było złe i że chcemy innych ustrzec przed tym. No i poza tym mnóstwo innych placówek, hospicja dla dzieci, domy dziecka, domy samotnej matki. Tam możemy poprzez wolontariat pokazać, że dalej jesteśmy za życiem. I to jest ciekawe, że grzech może nas dzięki spowiedzi świętej i zadośćuczynieniu popchnąć nie tylko do nawrócenia, ale do nadania nowego sensu naszemu życiu. Jak słyszymy, trzeba być mądrym w czynieniu zadośćuczynienia. Zresztą w większości przypadków, co się stało, to się nie odstanie. Nawet jeśli nie mamy odwagi do bezpośredniego zadośćuczynienia, no to starajmy się zmniejszać konsekwencje, bóle i cierpienia wynikłe z tego zła, które uczyniliśmy, poprzez inne materie. No, kreatywność ludzka nie zna granic. Jak to Anglicy powiedzą, sky is the limit, czyli niebo jest twoim limitem. Dlatego próbuj, szukaj różnych sposobów, form. I na przykład, żeby nie zostać wyrzuconym przez swojego pracodawcę za kradzież, zostań dłużej w pracy albo pracuj jeszcze bardziej efektywnie i przez to wygeneruj dla niego dodatkowy zysk, no i to będzie twoją rekompensatą, twoim zadośćuczynieniem. I kolejne, jeśli na przykład umarły osoby, którym powinieneś coś oddać, no to na przykład zamów za nie msze święte. No i proszę. Także nie patrz za bardzo na formę, tylko na swoje zaangażowanie, a Bóg doceni każdy trud, który jest uczyniony z chęci poprawy. Amen. Każdy trud ma sens, a szczególnie zadośćuczynienie, ponieważ ono nastraja nasze życie na duchowość.
I jeśli podejmujemy się trudnego zadośćuczynienia, to znaczy, że chcemy inaczej doświadczać Pana Boga, że grzech już nie nazywamy tylko punktem jakiegoś religijnego regulaminu, tylko rzeczywiście złem. I przez to mówimy: Panie Boże, ja chcę wejść na Twoje drogi inaczej niż do tej pory. Więc możemy powiedzieć, że zadośćuczynienie jest pierwszą z oznak nawrócenia. Jest tą chęcią, aby nie wchodzić kolejny raz w te różne meandry grzechów, te różne nasze schematy i przyzwyczajenia grzechowe. Tylko powiedzieć: Panie Boże, chcę czegoś nowego. Chcę Ciebie rozumieć inaczej. To jest wręcz przywołanie Pana Boga do siebie. Zostaliśmy wyrwani z niewoli grzechu poprzez sakramentalne rozgrzeszenie. Doświadczyliśmy miłosierdzia. I co? I teraz mamy wrócić do porządku dziennego, jakby nic się nie stało? No nie. Poprzez chęć poprawy pokazujemy, że uszanowaliśmy ten sakrament, że on jest dla nas czymś ważnym, że on jest jakimś przełomem. I zobaczmy, jest takie bardzo ciekawe wydarzenie opisane w Piśmie Świętym, kiedy to Jezus spotyka się z 10 trędowatymi i daje im instrukcję, aby poszli i pokazali się kapłanom. I nim zdążyli oni do nich dojść, jeden z nich zobaczył, że został już uzdrowiony, więc powrócił do Jezusa, aby mu podziękować. Jezus bardzo się zdziwił i nawet posmutniał z powodu tej statystyki i pyta: a gdzie jest pozostałych 9? Czy oni nie są wdzięczni? No i gdybyśmy trzymali się biblijnego rozumienia trądu, jest on symbolem grzechu, to możemy powiedzieć, że 10 grzeszników przyszło do spowiedzi świętej, otrzymali rozgrzeszenie, a tylko jeden zdecydował się na to, aby zrobić pewną podróż powrotną do Jezusa i żeby mu podziękować. Czyli to jest właśnie takie zadośćuczynienie, że podejmujemy pewien trud, aby powrócić do Jezusa, ponieważ zauważyliśmy, co w nas się dokonało. Dlatego zachęcam, nie bądźmy tymi niewdzięcznikami, którzy po prostu przeszli do porządku dziennego i nie zauważyli, jak wielką łaskę otrzymali. Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że człowiek powinien żałować i odczuwać przykrość z powodu popełnionego grzechu przez całe życie. Mocne założenie, prawda? Ale przecież jest ono prawdziwe, no bo gdyby nie żal za grzechy, to spowiedź by była nieskuteczna, bo nie prowadziłaby do przemiany życia. Ale żeby żal nie był tylko żalem dla samego żalu i pustym żalem, jakąś emocją, a przez to czymś destrukcyjnym, lepiej przekształcić go w jakieś działanie wynagradzające Bogu za to, że otrzymaliśmy przebaczenie. I co będzie wyrażać naszą chęć poprawy? Czyli zadośćuczynienie. I właśnie dzięki niemu już to nie będzie tylko jakaś pusta emocyjka, tylko to będzie coś twórczego, co będzie nas przemieniało, co będzie nas nastrajało na lepszą przyszłość i co będzie nas odcinało od grzechu, który się wydarzył. Żeby nie było, zadośćuczynienie nie jest odpłatą daną Panu Bogu za grzech. Bo gdybyśmy tak założyli, to byśmy zrobili siebie samoodkupiaczy. A tak nie jest, bo zbawienie możemy uzyskać dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. A my poprzez zadośćuczynienie stwierdzamy, że chcemy z tego wszystkiego korzystać. To jest współpraca, ale nie taka pół na pół. Większość zrobił Bóg, a my tylko przypisujemy się do Jego drużyny. I tutaj dla obrazu świat kibiców. Oni nie wychodzą na murawę, oni nie chodzą na treningi, oni nie dostosowują całego swojego życia do tego, aby być piłkarzami, ale kiedy wygrywa ich drużyna, to wtedy krzyczą po dokonanym dobrze meczu: wygraliśmy. Dlaczego? Bo się utożsamili z nimi. I tak samo my poprzez zadośćuczynienie sprowadzamy na siebie wzrok Pana Boga, który daje nam dobre życie duchowe i zbawienie wieczności. Jeśli chcemy być chrześcijanami tylko z nazwy, no to okej. Po rozgrzeszeniu pracujmy dalej nad sobą, ale nie cofajmy się do przeszłości. Ale jeśli chcemy żyć na pełnej petardzie, no to nie. To miejmy gest, taki gest jak miał celnik Zacheusz. I czym on się wyróżnił? Tym, że zaprosił Jezusa po swoim nawróceniu do domu i zobligował się, że odda 4-krotnie tym, których skrzywdził. I to były bardzo daleko idące słowa, dlatego że to było niezłe ziółko i on żył z przekrętów. I ta obligacja i to zobowiązanie względem Jezusa naprawdę sięgnęło mu do kieszeni.
I przez to pokazał, że w życiu nie chodzi tylko o to, aby być sprawiedliwym, aby robić coś więcej. I bym bez wyrzutów sumienia nazwał właśnie Zacheusza patronem ludzi, którzy chcą uczynić dobre zadośćuczynienie. I właśnie dzięki niemu motywuje się do tego, co napisał święty Paweł w jednym ze swoich listów, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I to oznacza, że te miejsca, gdzie był popełniony przez nas błąd, jakieś zło, mogą stać się źródłem niesłychanego błogosławieństwa. Gdyby czyn pokutny nałożony przez spowiednika z jakiegoś powodu nie był dla Ciebie wykonalny albo jest dla Ciebie on niezrozumiały, no to od razu poproś go o zmianę. Możesz to nawet argumentować, że przed nie znasz tej modlitwy albo gdzie masz ją znaleźć. Dopytaj, aby wszystko było jasne. Tym bardziej, że na początku kolejnej spowiedzi świętej będziesz musiał się z tego rozliczyć i powiedzieć, czy spełniłeś pokutę, czy nie. Najlepiej od razu, kiedy to jest możliwe, dlatego że pokuta dopiero tak naprawdę kończy spowiedź. Tym bardziej, że jeśli będziemy ją oddalali i przekładali w przyszłość, to w pewnym momencie po prostu możemy całkowicie o niej zapomnieć. Ale też trzeba pamiętać, że nie ma konieczności, aby ją wykonać przed Komunią Świętą. Dlatego, jak na przykład spowiadałeś się przed Mszą Świętą i nie zdążyłeś wypowiedzieć tej modlitwy, to normalnie przystąp do Komunii Świętej, a po Komunii odpraw pokutę. Jeśli czujesz, że Ty tak dużo nagrzeszyłeś i otrzymałeś taką małą pokutę, no to nie przejmuj się, przecież możesz ją wydłużyć, poszerzyć. No, tylko od Ciebie to zależy, jak ona będzie wyglądała. To, co ksiądz wypowiada, jest podstawą, a Ty możesz to rozbudować, jeśli serce tak Tobie to dyktuje. I na przykład, jeśli otrzymałeś jakąś praktykę pobożną, to możesz ją odmawiać dłużej, albo możesz dodać cokolwiek innego. Naprawdę, nie ograniczę się. Aczkolwiek tutaj bym też za bardzo nie przesadzał, bo potem się zrazisz i będziesz patrzył z wielką pobłażliwością na kolejne pokuty. Więc zawsze złoty środek, tak? Z pewną rozwagą. I w ogóle na temat tego wszystkiego, co Wam powiedziałem na temat zadośćuczynienia, pragnę Wam błogosławić, abyście przyjęli je sercem, na nowo je rozważyli i przez to rozkochali się w tym powracaniu do Pana Boga poprzez praktykowanie miłości i do Niego, i do innych ludzi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, trzymajcie się.